Bardzo serdecznie i gorąco witam zbór Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Kalwarii Zebrzydowskiej. Witam również serdecznie i pozdrawiam wszystkich, którzy oglądają programy tego zboru, programy religijne, wystąpienia, prelekcje, wykłady, kazania, jakkolwiek byśmy to nazwali, które bazują oczywiście na Słowie Bożym, czyli Piśmie Świętym Starego i Nowego Testamentu. Moi drodzy, dzisiaj chciałbym poruszyć bardzo kontrowersyjny temat. Temat dotyczący bardziej środowiska Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, ale również interesujący wiele osób, które nie są, że tak powiem, zdeklarowanymi adwentystami. A mianowicie kwestia Ellen White a doktryna o Trójcy Świętej. Otóż w początkowych latach historii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w naszych szeregach dominował antytrynitaryzm, czyli pogląd, że nie istnieje coś takiego jak jedyny Bóg w trzech osobach – Ojca, Syna i Ducha Świętego. W następnych latach, aż do śmierci Ellen White w 1915 roku, Kościół adwentystyczny odrzucił antytrynitaryzm i zaakceptował koncepcję jedynego bóstwa w trzech osobach – Ojca, Syna i Ducha Świętego. Zmiana ta była efektem Bożego prowadzenia Kościoła, drogą stopniowego odkrywania prawd biblijnych, no i oczywiście wizji Ellen White. Nie wiemy, czy Ellen White w początkowych latach adwentyzmu była trynitarzem, czy nie. Trynitarze twierdzą, że Ellen White była trynitarką i pozostała nią do końca życia. Antytrynitarze twierdzą, że Ellen White była antytrynitarką i pozostała nią do śmierci. Wiedza Ellen White o Bogu z czasem pozytywnie ewoluowała. Należy jednak oddzielić osobiste, prywatne poglądy Ellen White o Bogu od wiedzy o Bogu, którą otrzymała w swoich wizjach. Źródłami osobistych poglądów, prywatnych poglądów Ellen White o Bogu były wiedza wyniesiona z rodzinnego domu. Wiedza wyniesiona z kościoła metodystów, bo jej rodzina należała do kościoła metodystów. Wiedza nabyta przez osobiste studium Biblii, no i własne doświadczenia. I mamy niezbite dowody, że osobista wiedza Ellen White o Bogu była niepełna i w wielu kwestiach nieprawidłowa. Czy to przekreśla jej autorytet jako proroka? Prorok się nie myli jedynie wtedy, gdy mówi w imieniu Boga. Chciałbym tutaj się odnieść do dwóch historii Starego Testamentu. Pierwsza zapisana jest w pierwszej księdze Samuela i dotyczy właśnie proroka Samuela. W pierwszej księdze Samuela, w rozdziale 16, mamy historię, kiedy Bóg posyła proroka Samuela do Betlejemu, do rodziny Isajego, aby on tam namaścił Dawida na przyszłego króla Izraela. I czytamy tutaj takie słowa. A gdy przyszli, zobaczył Eliaba i pomyślał, zapewne ten jest pomazańcem Pana. Ale Pan rzekł do Samuela, nie patrz na jego wygląd i na jego wysoki wzrost. Nie uważam go za godnego. Albowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, a Pan patrzy na serce.
I przeczytam jeszcze 12 werset. Posłał więc i sprowadził go. A on był rumiany i miał piękne oczy i ładny wygląd. I rzekł Pan, wstań, namaść go, gdyż to jest ten. A więc, moi drodzy, Isaj miał 8 synów. Kiedy prorok Samuel przybył do niego, gdy zobaczył najstarszego syna, wysokiego, postawnego mężczyznę, przystojnego, był przekonany, że właśnie ten będzie przyszłym królem Izraela. Ale okazało się, że Bóg wybrał na przyszłego króla Izraela najmłodszego, Dawida, rumianego, który zajmował się pasterstwem. Prorok Samuel prywatnie się mylił. Popatrzmy teraz na pierwszą księgę Kronik. W pierwszej księdze Kronik otwieram rozdział 17 i chcę przeczytać wersety od 1 po 4. A gdy Dawid zamieszkał w swoim domu, rzekł do proroka Natana: oto ja mieszkam w domu z drzewa cedrowego, a skrzynia przymierza pańskiego pod zasłonami. Wtedy odpowiedział Natan Dawidowi: wszystko, co masz w sercu swoim, uczyń, gdyż Bóg jest z tobą. Lecz jeszcze tej samej nocy doszło Natana słowo Boga tej treści: idź i powiedz Dawidowi, słudze memu, tak mówi Pan, nie ty zbudujesz mi dom, abym w nim mieszkał. Może wystarczy. Dawid, król Izraela, czuje się odpowiedzialnym za to, aby wybudować Bogu świątynię, wspaniałą świątynię jako nieruchomość w Jerozolimie. Prorok Natan poparł go. Tak. Takie było zdanie proroka. Ale w nocnym widzeniu Bóg objawił Natanowi, że Dawid nie wybuduje świątyni pańskiej. I Natan musiał tę wiadomość przekazać królowi. A więc Natan prywatnie mylił się, ale gdy Bóg mu objawił swoją wolę, wtedy oczywiście jego słowa były bezbłędne. A więc kiedy prorok wypowiada się prywatnie, ma prawo się mylić, jest jedynie człowiekiem. Ale gdy prorok mówi, to mi pokazał Pan, to mi Bóg powiedział, to mi Bóg objawił. Kiedy prorok powołuje się na Boga, wtedy jego poselstwo jest wiarygodne. Poza tym osobiste poglądy Ellen White w pierwszych latach adwentyzmu nie były we wszystkim zgodne z jej późniejszymi wierzeniami, ponieważ ona jeszcze wtedy nie rozumiała wielu kwestii, które Bóg w późniejszym czasie objawił. I chciałbym teraz przedstawić niektóre przykłady pozytywnej ewolucji wiary Ellen White. Po wielkim rozczarowaniu millerowskim 22 października 1844 roku Ellen White przyjęła pewne poglądy millerystów, na przykład takie, że czas łaski dla innych ludzi skończył się, albo że drzwi zostały zamknięte, albo że więcej grzeszników się nie nawróci. A zadaniem adwentystów świecących sobotę jest głosić prawdę o sabacie innym adwentystom, którzy oczywiście tej prawdy nie znają. Takie były wtedy poglądy Ellen White. Ale po kilku latach, w wyniku kolejnych widzeń, Ellen White odrzuciła te poglądy. W 1844 roku Ellen White ujrzała w wizji cały glob ziemski, oświecony za pośrednictwem szczególnej grupy posłusznych wierzących.
A potem w 1848 roku otrzymała podobną wizję i pod jej wpływem skierowała do Jamesa White'a przesłanie. Cytuję. Musisz rozpocząć wydawanie niewielkiego czasopisma, które będziesz rozsyłał ludziom. Ellen White zapewniała go, że, i tu znowu cytuję, pokazano mi, że od tych skromnych początków strumienie światła popłyną na cały świat. A więc zmienia siostra White swój pogląd. Zaczyna patrzeć inaczej, pod wpływem Bożych wizji. Pierwszą wizję Ellen White otrzymała w 1844 roku. A mimo tego przez następne 2 lata święciła niedzielę. Nie była świadoma prawdy o sobocie jako 7. świętym dniu tygodnia. Otrzymywała wizję, a święciła niedzielę, będąc nieświadoma świętości sabatu. Jeden z pionierów adwentystycznych, Józef Bates, bezskutecznie zwracał uwagę Ellen White na sobotę. I potem Ellen White w swoich wspomnieniach napisała: nie czułam, cytuję, nie czułam, by miało to jakieś większe znaczenie. Sądziłam raczej, że Bates popełnia błąd, akcentując 4. przykazanie mocniej niż pozostałe 9. Józef Bates napisał broszurę pod tytułem 7. dzień odpoczynku, wieczny znak. Elaine i James przeczytali ją, przestudiowali na ten temat Biblię i zaraz po swoim ślubie 30 sierpnia 1847 roku zaczęli święcić sobotę. 7 miesięcy później, 3 kwietnia 1848 roku, Ellen White zobaczyła w wizji niebiańską świątynię, a w niej Arkę Przymierza z dekalogiem, z wyeksponowanym 4. przykazaniem. I cytuję to, co ona zapisała, to, co widziała. Jezus uniósł wieko Arki i zobaczyłam kamienne tablice, na których wypisane było 10 przykazań. Zdumiałam się, gdy ujrzałam 4. przykazanie w samym środku, okolone delikatnym światłem. Anioł powiedział, jest to jedyne z 10 przykazań, mówiące o żywym Bogu, który stworzył niebo i ziemię i wszystko, co w nich jest. Inny przykład. Przez 8 lat Ellen White święciła sobotę nieprawidłowo. To znaczy od godziny 18 w piątek do 18 w sobotę. W 1855 roku John Andrews wykazał na podstawie Biblii, że sabat zaczyna się o zachodzie słońca w piątek i trwa do zachodu słońca w sobotę. Ellen White nie była do tego przekonana, póki Bóg nie objawił jej wizji potwierdzającej interpretację Andrewsa. A więc widzimy, jak pomalutku zmienia się jej postawa religijna, to, co ona wierzyła, jej zasady wiary, w wyniku dogłębnego studiowania Pisma Świętego i Bożego prowadzenia. Oczywiście to nie był proces jednego dnia. To wszystko było rozciągnięte w czasie, w ciągu wielu lat. Kolejny przykład. Adwentyści i Ellen White odżywiali się wieprzowiną, hodując własne świnie i inne zwierzęta rzeźne.
palili tytoń, aby wzmocnić płuca. Kąpiele uważali za ryzykowne dla zdrowia. Zamykali szczelnie okna, gdyż sądzili, że świeże powietrze powoduje przeziębienia i malarię. Gorączkującym nie dawali wody do picia, by im nie zaszkodziła, a chorych leczyli upuszczając krew i podając truciznę w małych ilościach. I takie przykłady można byłoby mnożyć. Wszystko to uległo zmianie na podstawie wizji, które Ellen White otrzymała od Boga na temat reformy zdrowia. W 1848 roku otrzymała pierwszą wizję o reformie zdrowia. W 1854 otrzymała drugą wizję, a w 1863 roku otrzymała trzecią, najpełniejszą wizję o reformie zdrowia. Kolejny przykład, kolejna sprawa. W 1849 roku Ellen White, porównując sabatariański adwentyzm, czyli ten respektujący czwarte przykazanie biblijnego dekalogu, z innymi grupami chrześcijan, oświadczyła: wiemy, że mamy prawdę. Wtedy ona i jej współwyznawcy znali jedynie część zasad wiary. Ellen White nie miała na myśli tego, że adwentyści święcący sobotę posiedli pełne poznanie Biblii i nie ma już więcej żadnych prawd do odkrycia. Ona miała na myśli to, że adwentyści są na właściwej drodze prowadzącej ich do stopniowego wzrostu poznania Bożego objawienia. I ten sam proces stopniowego poznania Boga w pismach Ellen White dotyczy doktryny o Trójcy Świętej. Jej wczesne twierdzenia o naturze Boga nie były zbyt precyzyjne, nie były zbyt wyraźne. I to wykorzystali antytrynitarze. Jednak z biegiem czasu stały się one konkretne i przejrzyste. I bardzo ważnym odkryciem jest fakt, że Ellen White nie napisała żadnego twierdzenia krytykującego biblijną doktrynę o Trójcy Świętej. Nie napisała ani jednego twierdzenia krytykującego biblijną doktrynę o Trójcy Świętej. Gdy Ellen White w swoich pismach stanowczo poparła naukę o Trójcy Świętej, antytrynitarze postawili jej zarzut, że pisała tak pod presją współpracowników będących trynitarzami. Jednak Ellen White zapewniała, że jest bezpośrednio prowadzona przez Boga i chroniona przed takimi szkodliwymi wpływami. Ona była bardzo ostrożna, by nie łączyć swoich osobistych poglądów z tym, co Bóg jej objawił. I w 1858 roku oświadczyła, cytuję, zresztą ten cytat jest tu wyświetlony na ścianie. Ona oświadczyła: w tych listach, które piszę, w składanych przeze mnie świadectwach, przedstawiam wam to, co Pan mi ukazał. Nie publikuję artykułów wyrażających jedynie moje poglądy. Jest w nich to, co Bóg ukazał mi w wizji. A więc bardzo wyraźnie potwierdza, publicznie przedstawiam to, co Bóg mi objawił, przekazał. Nie to, co ja prywatnie myślę. Antytrynitarze oskarżają Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, że po śmierci Ellen White dokonał fałszerstwa jej dokumentów.
Ale oskarżenie to można skonfrontować z rękopisami Ellen White, złożonymi w Instytucie Ellen White przy siedzibie Zarządu Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Waszyngtonie. Teraz chciałbym z Wami przeprowadzić krótkie studium chronologicznie ułożone procesu stopniowego wzrostu poznania biblijnej doktryny o Trójcy w pismach Ellen White. Popatrzmy na tą chronologię, popatrzmy na to, co przygotowałem. W 1850 roku Ellen White nauczała, że ojciec i syn są dwiema odrębnymi, rzeczywistymi osobami. W 1869 roku Ellen White była na stanowisku, że Chrystus jest równy Bogu. W 1872 roku siostra White wyraźnie napisała, że Chrystus nie jest stworzony. A w 1878 roku twierdziła, że Chrystus jest wiecznym synem. Ona tłumaczyła, że Chrystusa jako syna, w sensie oczywiście początku, bo syn, no wiadomo, ktoś, kto się urodził, ktoś, kto ma swój początek. A więc ona twierdziła, że Chrystusa jako syna w sensie początku uważamy od momentu jego inkarnacji, czyli jego narodzin w Betlejem. Ale wcześniej, przed narodzinami w Betlejem, nie był synem w pojęciu ludzkim, lecz był wieczną, boską osobą. Popatrzmy na rok 1887. Ona podaje do publicznej wiadomości, że Chrystus istniał z Ojcem od wieczności. W 1888 roku ona starała się wyjaśnić, że aby zrozumieć należycie prawdę o usprawiedliwieniu przez wiarę, należy uznać pełne bóstwo Jezusa. Że ciężko będzie właściwie zrozumieć, czym jest zbawienie, jeśli odrzucimy bóstwo Chrystusa. I ona wtedy napisała ten słynny cytat. Jeżeli ludzie nie uznają świadectwa natchnionego Pisma Świętego dotyczącego boskości Chrystusa, daremna jest z nimi dyskusja na ten temat, ponieważ nawet najwyraźniejszy dowód nie przekona ich. Kto przyjął ten błąd, nie może właściwie pojąć charakteru i misji Chrystusa, ani wielkiego Bożego planu zbawienia ludzkości. Ja osobiście ten cytat wziąłem sobie do serca. Pamiętam w swojej młodości, ile czasu poświęciłem na dyskusjach, słownych walkach, bitwach z Biblią w ręku, z ludźmi, którzy odrzucali osobowość Ducha Świętego, bóstwo Chrystusa, aby przekonać ich, że nie mają racji. Toczyłem boje, gdzie naprawdę było gorąco, które prowadziły do niczego. Zrozumiałem po czasie, posiłkując się właśnie słowami napisanymi przez prorokinię, że takie walki, takie dyskusje, takie na siłę przekonywanie kogoś, że Chrystus jest Bogiem, no i zresztą Duch Święty, że biblijne bóstwo to nierozerwalny związek trzech równych sobie boskich osób, po prostu nie ma sensu.
trzeba to zostawić. Ona dalej twierdziła, że Chrystus jest pod względem natury, charakteru i celu jedno z Ojcem. Że wraz z Ojcem był najwyższy w niebie pod względem autorytetu i władzy. Że Chrystus jest wieczną, odrębną osobą od Ojca w jedności z Ojcem. I że jedynie Chrystus zna wszystkie zamiary Ojca. Niektórzy właśnie antytrynitarze wtedy pytają, czemu w tych cytatach na przykład nie ma Ducha Świętego. Otóż odpowiedź jest, myślę, jasna. Duch Święty w tych cytatach akurat nie jest brany pod uwagę, gdyż te cytaty występują w pismach Ellen White, w których ona opisuje bunt Lucyfera przeciwko Chrystusowi. Bunt Lucyfera przeciwko Chrystusowi. I właśnie w tych partiach pism Ducha Proroctwa, gdzie ona opisuje sprzeciw Lucyfera wobec boskiego autorytetu Chrystusa, tam ona właśnie podkreśla bóstwo Chrystusa, niesłuszność roszczeń szatana pod adresem Jezusa Chrystusa. W 1890 roku Ellen White stwierdziła, że Chrystus jest samoistny, że nie pochodzi od Ojca. W 1897 roku ona napisała, że Duch Święty jest trzecią osobą bóstwa. W 1898 roku przedstawiła, że Chrystus jest samoistny, a Duch Święty jest trzecią osobą bóstwa. W 1901 roku i potem w 1905 roku ona podała, że Bóg to jedno bóstwo trzech boskich osób. I wtedy właśnie w pismach dotyczących tego zagadnienia z 1901 i 1905 roku ona użyła nawet takich określeń. Trzy najwyższe moce w niebie. Mając oczywiście na myśli Ojca, Syna i Ducha Świętego. Trzy najwyższe moce w niebie. Albo trzy żywe osoby niebiańskiego trio. Niektórzy mówią, że w Piśmie Świętym nie występuje słowo Trójca i jest to prawda. Nie występuje w Piśmie Świętym słowo Trójca, ale słowo Trójca jest umownym, teologicznym, technicznym terminem oznaczającym jakąś naukę. Moglibyśmy powiedzieć, biblijna nauka o Bogu w trzech osobach, Ojca, Syna i Ducha Świętego. To samo możemy krótko powiedzieć. Biblijna prawda o Trójcy Świętej. A więc nie czepiamy się słowa, czy jest Trójca, czy nie ma. Jest to umowny termin, który oznacza jakąś biblijną ideę. I to jest do przyjęcia. Ale siostra White w swoich pismach użyła słowa bardzo podobnego. Słowa trio. Trzy żywe osoby niebiańskiego trio. No trio to w zasadzie myślę, jeśli się nie mylę, no to jest słowo jednoznaczne ze słowem trójca. Trzy żywe osoby niebiańskiego trio. No i również stwierdziła wieczne niebiańskie dostojeństwa. Bóg, Chrystus i Duch Święty. Wieczne niebiańskie dostojeństwa. Bóg, Chrystus i Duch Święty. Ona twierdziła,
że właśnie te trzy niebiańskie dostojeństwa, że te trzy najwyższe moce w niebie, że te trzy żywe osoby niebiańskiego trio, są oni jedno w naturze, charakterze i zamierzeniach, ale nie w osobie. To są trzy odrębne osoby, które mają taką samą naturę, charakter i zamierzenia. 10 lat później Ellen White zmarła jako osoba w pełni akceptująca biblijną doktrynę o Trójcy Świętej. Ważne jest, aby pamiętać, że nauka o Trójcy Świętej została w pełni ukształtowana w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego jeszcze za jej życia. I w głównej mierze pod jej wpływem jako Bożego posłańca to właśnie wizje, które ona przekazywała Kościołowi od Boga, one ukształtowały i solidnie ugruntowały na mocnym fundamencie biblijną prawdę o Trójcy Świętej. Jest to równocześnie odpowiedź na kolejny zarzut antytrynitarzy, jakoby przyjęcie przez Kościół Adwentystów Dnia Siódmego nauki o Trójcy Świętej jest wypełnieniem zapowiedzi Ellen White, że po jej śmierci do Kościoła wkradnie się odstępstwo. Jeszcze przed śmiercią Ellen White Kościół miał jasne, przejrzyste zrozumienie biblijnej prawdy o Trójcy Świętej. Oczywiście po jej śmierci jeszcze bardziej precyzyjnie tą prawdę określono, ale ona już była mocno zakorzeniona w świadomości Kościoła, w jego zasadach, w jego nauczaniu jeszcze przed śmiercią Ellen White w 1915 roku. A więc te studium historyczno-teologiczne dotyczące stosunku Ellen White do Trójcy Świętej wykazuje, że chociaż na początku Kościół był na stanowisku antytrynitaryzmu, jednak z biegiem czasu prowadzony przez Boga, pod wpływem studiów biblijnych, pod wpływem również wizji, które otrzymywała Ellen White, pomału ukształtował jasne, precyzyjne zrozumienie biblijnej doktryny o Trójcy Świętej. I Ellen White bardzo mocno, albo inaczej mówiąc, ma w tym bardzo duży, silny swój wkład. W ten sposób doszliśmy do końca naszego rozważania. To, co tutaj przedstawiłem, będzie również w internecie przyłączone do tego programu w formie pisemnego wydruku, łącznie z przypisami, aby każdy mógł, który docieka tego zagadnienia, mógł sprawdzić, skąd po prostu czerpane są te wiadomości, które tutaj zostały przedstawione. Dziękuję wszystkim za uwagę. I Bogu niech będzie cześć i chwała w Trójcy Świętej jedynemu, Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu. Amen.